No i witam Was, ludziska, z tej strony Maksim, w drugiej części filmiku poświęconego grze Dead Rising 2 z dopiskiem Off the Record. Będziemy się bawić dalej tutaj w mordowanie zombie na różne przedziwne, śmieszne i nieśmieszne, brutalne, różnie bywa, sposoby. Pozwiedzamy troszkę tutaj tego świata, jak widzicie tutaj, pooglądacie, jakie różne przedmioty można używać do destrukcji zombie. W tej chwili wziąłem sobie oczywiście jakieś tutaj wiosło, które też w połączeniu z innymi przedmiotami da nam bardziej śmiercionośną broń. Pomyślcie, z czym możecie, ja wam tylko podpowiem, bo nie wszystkie wam tutaj bronie pokażę, ale z czym możemy połączyć wiosło, żeby zamienić je w śmiercionośną broń. No i zasuwamy dalej, gdzieś bawiąc się tutaj w tym otwartym świecie. Ja mam nadzieję, że tutaj postaram się dojść do dzielnicy handlowej. Jak widzicie, helikopterek, który gdzieś tam zapuściłem w pierwszej części, właśnie skończył swojego żywota. Postaram się dojść do dzielnicy handlowej, bo tam mamy różne sklepy ciekawe, także multum zróżnicowanych przedmiotów. Oczywiście w tej grze też możemy znaleźć takie standardowe, można powiedzieć, uzbrojenie, czyli jakieś tam karabiny, pistolety, łuki, miecze. Ale tak jak mówię, gra ogólnie jest nastawiona na to, żeby troszkę, można powiedzieć, poeksperymentować, wysilić swoją wyobraźnię i starać się coś tutaj pokombinować. Ja tutaj patrzę, co mniej więcej mam w swoim ekwipunku. Akurat klucz jest dość nudny. Pokażę wam, jak wygląda sprawa z rakietami. Mamy takie malutkie, ale rakiety w połączeniu oczywiście z czymś też nam coś ciekawego dadzą. Co będzie wynikować, że tak powiem, wynikować, ale też po polsku mówię. Po prostu dostaniemy więcej punktów za zabicie wymyślną bronią zombiaków. Dobra, przedzieramy się, ja tutaj sobie zerknę na mapkę, mniej więcej. Jak widzicie, mamy też swoiste save pointy, bo nie możemy save'ować w każdym momencie gry, tylko musimy dojść do tych miejsc, gdzie mamy oznaczonych znaczkiem S, tak? Czyli oczywiście jakby tutaj mogło być inaczej, jak nie z humorem i sejwujemy w kiblach, sikając do poszczególnych kabin czy pisuarów. Dobra, przedzierajmy się przez ten tłum. Jak widzicie, jedyne loadingi, które tutaj występują, to albo w przypadku właśnie wczytywania jakichś demek, lub przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi jakby kompleksami, jakby częściami kompleksów, czyli dajmy na to, przechodzimy z jakiejś tam części kasyna, powiedzmy, do akurat tak jak tutaj do jakiegoś otwartego świata, czy tak jak tutaj w tym wypadku mamy jakieś centrum handlowe, że tak to nazwę. Jak widzicie, mamy też samochody, pojazdy, którymi możemy później się po odblokowaniu rozkoszować. No i jesteśmy w dzielnicy handlowej, możemy pozwiedzać, jeżeli chodzi o różne sklepy. Tutaj akurat ten sklep jest bardzo przydatny w tym wypadku, dlatego że mamy latarkę, a latarka w połączeniu z kamieniami, czyli z gemami, da nam ciekawy efekt. Ja wam go pokażę później, jak znajdę jakiś warsztat. Latarkę mamy, gemy mamy, także będziemy tworzyć broń ciekawą, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy, jeżeli chodzi o kolejne sklepy. Mamy przeróżne maski, które możemy nakładać zombiakom na głowę. Ty będziesz ufokiem, ty będziesz dinożarłem. Oni sobie będą tutaj chodzić w tych maskach. Jak mówię, mamy też multum strojów różnych śmiesznych, ciekawych. Też wam pokażę później, postaram się dojść do jakiegoś takiego ciekawego sklepu z różnymi jajcarskimi ubiorami, gdzie naszego spasionego Franka Westa przykładowo przebierzemy w dziewczynkę lub coś równie komicznego. O, tutaj mamy warsztacik. Jak widzicie, jakiś shake.
żarcie też należy mieć jakieś tam, powiedzmy, w zapasie, w razie czego, żeby odnowić sobie punkty życia. No i jesteśmy tutaj, dajmy na to, w tym warsztacie, postarajmy się wykorzystać nasze gemy, o których mówiłem, i latarkę. Oczywiście tych kombinacji broni jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ja wam tylko pokażę kilka, więc myślę, że nie jest to jakiś zbytni mega spoiler. No i po połączeniu latarki razem z gemami otrzymujemy fajną broń, czyli miecz świetlny, niczym z Gwiezdnych Wojen. Mamy też nasz wózek, którym możemy siać destrukcję. Oczywiście mamy też minigierki przeróżne, przykładowo tutaj akurat mamy możliwość piźnięcia, jak to w Wesołym Miasteczku bywa, czymś ciężkim w ten element, żeby pokazać inaczej, żeby zobaczyć, jaką mamy siłę, o tak powiem. Oczywiście tam można powygrywać różne pierdoły w tego typu pierdołkowatych grach. Mamy tutaj też jakąś grę w golfa, w różne inne pierdoły. Minigierek też tutaj znajdzie się dość trochę. Sorki za babole słowne, ale jak wiecie, bez żadnych cięć nagrywam, jak to bywa w moim przypadku, spontanicznie, więc ci, którzy narzekają, fuck off, taka jest tutaj, że tak powiem, nastawienie mojego kanału, że to nie ma być czytane z kartki, bo to jest wtedy nudne. Okej, znajdźmy jakieś kolejne ciuszki. No i buciki, okej. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze możemy znaleźć, jakieś płyty winylowe. To jeszcze napijmy się czegoś, żeby odnowić sobie do końca życie. Deski, oczywiście, na których możemy jeździć, kapelusiki. Deską możemy i tu zjeździć na niej. O, ważną rzeczą jest też rozpieprzanie kasy. Jeżeli szukacie pieniędzy, zawsze w kasach znajduje się jakaś kasiura, więc niejednokrotnie wam się ona przyda. To taka mała podpowiedź. Oczywiście kasę też możemy wygrywać czy w minigierkach, czy grając na automatach w kasynie przykładowo. Jest tego dość dużo. Teraz bawię się w małego skate'a. Dobra, przejdźmy do kolejnego sklepu, zobaczmy, co tutaj mamy. O, zajebiste gumowce. Będzie super wyglądał ziom. O, podnieśmy ten nasz laserowy miecz, on nam się na pewno bardziej przyda od kija. Kij możemy wyrzucić, weźmy sobie maskotkę, żeby wam pokazać, że maskotką też się da tłuc. Jak widzicie, freestyle totalny. Możemy nawet triki na desce wykonywać, jak żeście widzieli przed momentem. Dobra, przedzieramy się gdzieś dalej. Jeszcze może tutaj wykorzystajmy tą maskę zombie. Myślę, że będziesz fajnie wyglądał w masce zombie. Zombie w masce zombie. Taki paradoks. Poszukamy jeszcze zaraz w jakimś sklepie coś ciekawego. Co tutaj mamy? O, tu go może ubierzemy w kapelusik, żeby był bardziej klimatyczny ziomek. Kapelusik, gumowce, to jest to, co gumisie lubią najbardziej. A o czym zapomniałem wam powiedzieć, tym, którzy nie grali, broni oczywiście się zużywają, nie możemy w nieskończoność ciekać takim mieczem, on nam się zużyje. Więc jesteśmy tutaj zmuszeni cały czas do pozyskiwania nowych broni, do kombinowania, żeby je tworzyć. No tutaj mamy jakiś sklep z kulturą indiańską, że tak to nazwę. Mamy tutaj włócznię, którą możemy dźgać wrogów. Mamy łuk. Wyrzućmy ten nasz mieczyk. Oj, ja akurat tutaj się
zapędziłem w kozi róg. Dobra, trzeba się stąd wydostać, bo tutaj się zaczyna robić gęsto. Weźmy ten nasz laserowy miecz i zróbmy sobie miejsce. No dobra, teraz chyba będziemy mieli trochę miejsca, żeby sobie postrzelać za moment. Jeszcze sobie coś zjedzmy, żeby odnowić choć trochę to nasze życie. Okej, teraz możemy sobie na spokojnie postrzelać. Mamy tryb celowania. Możemy porobić jeżyki z naszych zombie. Oczywiście strzał głowę zabija szybciej. No, pani, niech sobie nie w głowie tej pani strzały. Dobra. Zasuwamy gdzieś dalej, poszukać czegoś innego. To mieczyk nam się rozpieprzył, trzeba na szybko poszukać jakąś broń, bo wiosło zaraz widzicie miga na czerwono, jeżeli chodzi o prawy górny róg, więc też za niedługo ta broń nam się skończy, że tak powiem. O, możemy sobie porzucać kostką. Więc musimy sobie pokombinować na szybko jakieś kolejne bronie, bo zaraz nie będziemy mieli czym bić. Przejedźmy może na piętro. Z tego co pamiętam, tutaj były jakieś ciekawe sklepy u góry. Co my tu mamy? Tutaj mamy papu, weźmy sobie jakiś nóż szefa. Poznę cię jak ryby. Jak to mówili w Scary Movie. Tu chyba nie wiem, czy było coś ciekawego. Nie, lecimy dalej. Nie, przykładowo ta gra mocno relaksuje. Ja wiem, że to jest dość dziwne, ale naprawdę tak beztrosko, bez jakiejś presji, bez czegokolwiek mogę sobie tutaj polatać po tym świecie i pozabijać na różne pomysłowe sposoby te zombie. Ja do tej gry tak podchodzę, dlatego ona mi się tak między innymi podoba. Oczywiście tryb kariery jak najbardziej polecam przejść. No tutaj jakiś sklep sportowy. Przebierzmy się w strój bejsbolisty. Oj, ty niedobry zombiaku. Wstawaj. No, mamy kije golfowe. Kije bilardowe. Także jak sami widzicie, w setkach. Jeżeli chodzi o narzędzia do destrukcji. Czy też różnych ciuszków. O, kula do kręgli. Także jak widzicie, bardzo szybko można pozyskać nową broń. Sztuką jest pokombinowanie, żeby stworzyć coś bardziej śmiercionośnego. Dobra, lecimy dalej. Tutaj za bardzo nic ciekawego nas nie spotka w tej części. Znajdźmy trochę inny sklep. O, czapeczka. Zajebiście wyglądasz w czapce z bąblem. Super. No i kolejny sklep zabawkowy. Mamy konika. Dostał ktoś kiedyś szkapą na patyku po ryju.
Tu gdzieś poszukam helikopterów, bo helikoptery są bardzo dla mnie fajną rzeczą. Gdy mamy kłopoty, zawsze możemy taki helikopter, który przyciąga te wszystkie zombiaki, możemy się po prostu od nich uwolnić, bo w tym momencie oni gdzieś tam ciągną do tego pipczącego helikoptera, my możemy się poprzedzierać na spokojnie w tym momencie. Także ludziska, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnych filmików, na razie, hej!